Cześć, jestem Łukasz, witajcie na kanale IT Hardware. Dzisiaj będziemy mieć na testach RTX 4090 Asusa w wersji TUF Gaming. Oczywiście nie będę testował samej karty pod kątem wydajności, bo to doskonale zrobił Tomek Cugowski. Dzisiaj zajmiemy się innym aspektem, czyli jaki zasilacz do RTX 4090, czyli do tego naszego potworka. Jaki zasilacz? Tego się dowiecie z dzisiejszego materiału, a powiem Wam. Że będzie kilka ciekawostek i kilka rzeczy, których się nie spodziewaliście. Będzie kamera termowizyjna, oscyloskop oraz kilka zasilaczy, które stoją za mną. Od modeli po 750W, trochę takiej średniowej jakości po korsarza 1000W HX i model Gigabyte'a taki mały, niepozorny, który stoi za mną, ale za to ma złącze PC-Express Gen 5 600W. Zobaczymy. Zapraszam. Ja montuję platformę i lecimy. Zróbcie sobie coś do picia, bo chyba będzie potrzebne. Słuchajcie, tak jak wspomniałem na początku, będziemy sprawdzać trzy zasilacze. Temat materiały, jaki zasilacz, jaka moc do y, najnowszego rtx -a. I tutaj sprawdzimy sobie trzy moce: 750 oraz 1000W jednostki. Z tym, że jedna będzie posiadała e, złącze PC Express Gen 5. 600 w Także tutaj sobie zobaczymy, czy faktycznie będą jakieś różnice. Czy będą różnice wydajności, bo jak to mówią, zaślecz wydajności nie daje, ale to się może zmienić. Jeszcze jest ten cudowny adapterek, do którego podłączamy 4 kable 8 PIN. Słuchajcie. Czy to się nie przegrzewa, czy idą równe prądy, czy są równe spadki napięć, to sobie też sprawdzimy, ale zobaczymy też oscyloskopem, jakie są wartości napięcia na złączach i czy w momencie tego piku, pierwszego obciążenia karty graficznej, czy te wartości nam za bardzo nie spadają. Wiemy, karta pod to złącze to jest PC Express, ATX przepraszam, ATX 3.0, standard dla zasilaczy tych najnowszych. Gdzie zakładana jest dużo większa tolerancja na linii 12V, czyli ten spadek napięcia może być nawet do 11,16V. Obecnie jest to przy 5% 11,4. Także zobaczymy, jakie te piki będą, i czy jakość zasilacza ma też na to jakiś wymierny wpływ, i czy grafika nam się nie będzie wyłączała, resetowała. Także lecimy. Tutaj zacznijmy od platformy testowej. Jako główny element jest tutaj oczywiście Intel Core i5 12600K podkręcony na 4,8 GHz. Następnie z takich najważniejszych rzeczy to jest karta graficzna, która będzie testowana, czyli to jest Asus RTX 4090 TUF Gaming oraz trzy zasilacze, które sprawdzę razem z tą kartą graficzną. Każdy ma coś innego. Corsair HX i... 1000 W, Gigabyte UD 1000 W PC Express 5.0, czyli ten zasilacz, który posiada złącze 12 V High Power oraz najsłabszy przedstawiciel Chiffronic Power Up. Na początek zaczynamy od limitu Power Limit 100%, zasilacze Gigabyte, złącze 12 V High Power 600W. Zobaczmy, sobie uruchamiamy kombustora. Pobór mocy całej platformy to około 590 W. Na kablach PCIe express mieliśmy 39A. Następnie podłączyłem zestaw kabli przez adapter. Zobaczcie, pobór mocy troszkę nam zmalał: 274-280 W. Zobaczmy sobie jeszcze, jak skok mocy wygląda, czyli ten tak zwany pik. Przy powiększonym power limicie 133%, 1302W, słuchajcie 1302W pobór mocy 651, nawet 5W z całej platformy i 44, 45 nawet amper na linii 12V na złączu 12V high power czyli ogromny, przeogromny wzrost mocy, jak widać te karty potrzebują dość sporego, mocnego i solidnego zasilacza, ale zobaczymy jak się sprawdzą inne modele. Tutaj jeżeli zobaczymy sobie w HW info, pobór dla tej karty graficznej wyniósł 512W dla samej karty graficznej, czyli około 140W, watów, 150W watów, to był już procesor i pozostałe elementy platformy testowej. Tym razem sprawdzamy HX1000 i na złączu 4 x przez adapter. Z ciekawostek jest taki, że ta karta graficzna przy podłączeniu adapterem nie pozwala nam zwiększyć Power Limit. Power Limit maksimum to jest 100%, ani procenta więcej. GPU Power tutaj pokazuje nam 430 W. Pobór z sieci całej platformy 570 574 W. A karta graficzna według kawu info pobierała 438 W. Także sporo mniej. Sprawdzimy sobie jeszcze najsłabszy model, czyli Chief Platforma CWT, 750 W czystej mocy. Oczywiście też idziemy przez adapter. Napięcie mamy tutaj 1196, pobór mocy 578,75 75 W dla całej platformy, czyli praktycznie tak samo jak w przypadku korsarza GPU Power pokazuje 420 W. Tym razem sprawdzimy sobie na żywym organizmie, czyli podczas gry kontrol w ustawieniach 4K przy TDP przy limicie mocy 133%. Tutaj, jak widzimy, karta graficzna pobiera nam około 540-550 watów. Jest to 34,4 Ampera. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda na oscyloskopie, na adapterze. W przypadku corsarja napięcie na 11,85 V. Natomiast minimalne napięcie podczas koku, które nam oscyluje, to jest. 11,39, maksymalnie 12,26. Oczywiście to e, nie jest e, napięcie graniczne, to jest napięcie, które do prostego wyliczane jest wartość rms tak zwana, czyli rzeczywista wartość skuteczna, która wynosi w tym wypadku około 12 V. No i tutaj korsarz pobierał nam w tym momencie 414 W. Zobaczmy sobie, jak wygląda złącze. E, PC Express 12V high power 600W na termowizji. Jak widać, złącze się nie przegrzewa. Ma około 48 do 50 stopni. Tyle zmierzyłem. Tak wygląda też cała karta graficzna już w termowizji. Podczas już większego, dłuższego obciążenia. Zobaczymy sobie jeszcze zaraz z tyłu Złączę. Tutaj może być troszkę cieplej. 49, no, 50 stopni. Złącze zakablowanie. Jak widać, wszystko, cała, cała złącze cała wtyczka jest w jednym kolorze, czyli jest taka sama temperatura. Nie ma e, tutaj m, żadnego efektu przegrzewania się jednego kabla, jednego pin'a, jednego złącza. Także jest to oczywiście dla nas dobra informacja, bo takie też informacje dochodziły z internetu, że e, przeciążany jest jeden pin, jeden kabel tutaj dla potwierdzenia 37 7A power limit 100% dla karty graficznej no teraz maksymalnie 52 stopnie kabel też nie jest gorący przy zasilaczu przewody i złącze mają około 30 stopni 25-30 stopni słuchajcie to co widzieliśmy po Karcie graficznej pobiera naprawdę ogromne pokłady mocy z naszych zasilaczy. W piku, po zwiększeniu power limitu na 130% ta wartość sięgała nawet powyżej 1200 W. Na 100% było to w niektórych aspektach 1100 1100 z jakimś haczykiem wat. Natomiast cała platforma podczas pracy, podczas grania w gry pobierała około 520 do 560 watów po yy, zwiększeniu power limitu nawet 580 590 watów. Czyli można śmiało powiedzieć, że jeżeli podczas gry mamy około 520 540 watów, a peak mamy około 1100 nawet czy nawet 1200 watów, to wiadomo, że karta w piku potrafi pobrać przez ileś przez jakiś mały, krótkotrwały okres czasu, nawet dwa razy większą moc niż pobiera normalnie podczas gry. Słuchajcie, to jest bardzo wymagające dla zasilacza, ale muszę wam powiedzieć, że każdy z tych zasilaczy, nawet ten Chieftronic, którego też będzie niedługo test Power Up 750W dał radę Mówię, 750W, ponieważ Asus zaleca 850W tysiączka tym bardziej, ale na oscyloskopie było widać, że ten pik tego napięcia jednak spadało troszkę niżej niż w tych lepszych, mocniejszych zasilaczach kolejna sprawa, złącze to złączę, przynajmniej w przypadku tej karty graficznej nie wiem czy wszystko jest ok, bo są te kabelki pomiarowe i one idą do tych złącz 8 pin, natomiast MSI Afterburner w najnowszej wersji nie pozwolił na zwiększenie power limitu. Power limit mogłem zwiększyć tylko i wyłącznie na zasilaczu gigabajta, który już ma dedykowane złącze 600W w standardzie 12V high power. <laughs> także słuchajcie, to jest taki można minus, także tutaj można powiedzieć, że zasilacz może nam dodać FPS-ów i w tym wypadku jest to prawda, aczkolwiek nie wiem jak się to ma do innych kart graficznych e, i e, czy inne karty graficzne też mają takie ograniczenia z tego co rozmawiałem z Tomkiem cugowskim podłączał to przez taki adapter e, inne karty graficzne, które już były u nas na portalu w testach przetestowane i tego problemu nie było. Kwestia albo tego adaptera, albo kwestia sztuki, a być może po prostu Asus ma te tak luźno postawione power limity, że po prostu ograniczył, żeby jednak z tego się nie dało pobrać więcej energii elektrycznej. Kolejna sprawa złącze. Czy się złącze przegrzewało? Na kamerze termowizyjnej widzieliśmy około 50 stopni, także nie jest to temperatura jakaś wielka. Jakie mamy wnioski na dzisiaj? Na wnioski mam dzisiaj takie, że pasuje każdy praktycznie zasilacz. Jeżeli macie stary zasilacz, nie ma potrzeby jego wymiany. No, chyba że macie ograniczeń na power limit, a chcecie mieć OC, no to wtedy musicie zainwestować w nowy zasilacz z odpowiednim złączem. Czy yy, 750W Wam wystarczy? Jasne, całkowicie jest 750W jednostka zasilająca, ale markowa. Uwaga, markowa, musi być to dobry zasilacz yy, na dobrej platformie CWTS i Sonic. Eee, czy tam Super Flower, ale żeby to nam naprawdę działało stabilnie i potrafiło oddać ogromne moce, eee, słuchajcie, z tych zasilaczy. Każdy dał sobie znakomicie radę, mimo tych większych spadków na tym Chieftroniku zasilacz się nie wyłączył, karta nie wyłączyła zasilacza, wszystko działało stabilnie i prawidłowo i podczas gier, i podczas benchmarków, i podczas nawet kombustora, który naprawdę wygrzewał mocno yy, kable a przy zwiększonym powerlimicie tym kablem, tym kablem szło nawet 44A, słuchajcie ponad 44A to są ogromne ilości energii elektrycznej jeżeli chodzi o samą kartę, no jest duża, jest ciężka, to wiadomo, nie ma co ukrywać. Robi wrażenie na pierwszy raz, ale cooler mi się podoba. Przede wszystkim kulerek jest bardzo cichy jak na taką kartę. Karta się jakoś nie przegrzewa. Na Bench Table'u miałem to około 65 stopni, niecałe 70 maksymalnie i było cicho. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, subik oraz dzwoneczek, żeby Was nic nie ominęło. Wpadnijcie również na mój kanał Sierantek, tam też są fajne, ciekawe materiały o chłodzeniu czy zasilaczach. Na razie. Cześć.